Нагревал меня. Thank you.
Neden öne gitmedin? Przepraszam.
W kurtkach musieliśmy. Sam, t'as vu, il y avait le parking là dehors. Ouais,
bon kilomètre. Oh,
Się z dwóch głównych części. Defilady pieszej oraz najnowocześniejszego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Wojska Polskiego. W defiladzie lotniczej natomiast udział wezmą jednostki sił powietrznych, lotnictwa wojsk lądowych, a także statki powietrzne sił sojuszniczych. Defiladę rozpoczniemy od przemarszu 16 pododdziałów reprezentacyjnych rodzajów sił zbrojnych i wojskowych uczelni z pocztami sztandarowymi, po których zobaczymy 90 samodzielnych pocztów sztandarowych jednostek wojskowych z całego kraju. Będziemy mogli podziwiać poczty sztandarowe sił sojuszniczych i jednostek międzynarodowych, dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, a także jednostek dowództwa generalnego rodzajów sił zbrojnych. Reprezentują one wojska lądowe, siły powietrzne, marynarkę wojenną oraz wojska specjalne, a wśród nich sztandary 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, 12, 16 i 18 Dywizji Zmechanizowanej, 6 Brygady Powietrzno-Desantowej, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, 1 Bazy Lotnictwa Transportowego, 1 i 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego, 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, a także 1 Brygady Lotnictwa Lądowych, Brygady Lotniczej. I oczywiście Polskie Poczty Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, a także Dowództwo Pułku Rozpoznawczego, 4 Brodnickiego i 5 Tarnogórskiego Pułku Chemicznego, 1 przez... Ministra Obrony Narodowej, pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dzisiaj tutaj razem, bo przecież wszyscy kochamy Polskę. A ponieważ wszyscy kochamy nasze ojczyznę, więc będziemy także gotowi bronić w razie potrzeby. Wszyscy bez wyjątku. A dzisiaj łączymy nasze serca i nasze łzy w tym wspaniałym dniu Wojska Polskiego. W tym dzień dziś, aby Polska była bezpieczna. Dziękujemy.
Przemówienie z okazji święta Wojska Polskiego wygłosi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z Zwierzchni Sił Zbrojnych, pan Andrzej Duda. Oby po angielsku. Kombatanci i weterani, obrońcy naszej ojczyzny. Nie odbędzie się przelot statków powietrznych, a szczegóły już za chwilę. Baczność! Już jest, że na Milanie towarzyszy orkiestra wojskowa. Przed Państwem muzyce orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego imienia generała Józefa Wolskiego, podtowódcy kapelmistrza majora Mariusza Żelazka, kapelmistrza majora Andrzeja Zarębę. Tambur majora jest Staś Choroży, Tomasz Pieczka. Szanowni Państwo, kolumnę pododdziałów pieszych prowadzi dowódca dzisiejszej uroczystości, pułkownik Marcin Kujawa. Tuż za nim żołnierze ze wszystkich polskich pododdziałów biorący udział w defiladzie niosą flagę naszej ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to dla nich ogromny zaszczyt i wyróżnienie. A teraz kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego w mundurowaniu trzech rodzajów sił zbrojnych, które jest pododdziałem pułku reprezentacyjnego Wojska Polskiego, dowodzi kapitan Jakub Tomkiewicz. Dowódcą pocztu sztandarowego jest porucznik Dominik Nawrocki. Pierwszym plutonem dowodzi podporucznik Kacper Olejniczak. Pluton lotników prowadzi porucznik Wojciech Kranaka, a marynarza wyznacza pierwszy podporucznik Mariusz Wędrowski. Tuż za nim pododdziały reprezentujący inspektora wsparcia sił zbrojnych, dowódcą pododdziału jest pułkownik Marcin Mazurkiewicz. Pododdział reprezentujący Wojskową Akademię Kliniczną. Dowódcą pododdziału jest kapitan Karol Pasarczak. Podporucznik Nadia Kowalski jest dowódcą pocztu sztandarowego. Do Trybuny Honorowej zbliża się pododdział reprezentujący Akademię Wojsk Ludowych. Dowódcą pododdziału jest podporucznik Jacek Milewski. Dowódcą pocztu sztandarowego jest podporucznik. Lotniczą Akademię Wojskową. Dział reprezentujący Stany Zjednoczone Ameryki oraz Thunder Force dowodzi First Sergeant Anthony Lines. Tuż za nim pododdział Eagle Troops, First Queen's Dragon Force, reprezentujący Wielką Brytanię pod dowództwem Sergeanta Mayora Harry Mee. I ostatni z grupy IF, pododdział reprezentujący Rumunię do Skryka Gwiazd, prowadził defiladzie lotniczą Dreadnought. Kolejno poczty sztandarowe reprezentujące jednostki wojskowe międzynarodowe. Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód z Elbląga. Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady stacjonującej w Lublinie i przemarsz pododdziałów zagranicznych zamyka poczet Eurokorpusu z Strasburga. A za pododdziałami międzynarodowymi maszerują żołnierze z pocztami sztandarowymi Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni czy Żandarmerii Wojskowej. A teraz poczty sztandarowe jednostek wojskowych podległych Dowództwu Generalnemu Rodzaju Sił Zbrojnych.
11 Dywizji Kawalerii Pancernej, 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, 18 Dywizji Zmechanizowanej, 6 Brygady Powietrzno-Desantowej, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, jest także poczet sztandarowy 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego. Transportowych, żandarmów wojskowych. I pojazd interwencyjny.
szturmu na obiekty. Tuż za nim samochód interwencyjny lekko opancerzony CEO. Pojazd interwencyjny Mercedes Vito. Wykorzystywane w czynnościach rozpoznania pirotechnicznego w czasie zabezpieczeń działań i czynności obronnych. Samochód patrolowo-interwencyjny osobowo-terenowy Toyota Hilux jest przeznaczony do zabezpieczenia działań patrolowo-interwencyjnych. I kolumna pojazdów wojskowy terytorialny. Motocykl Kawasaki, kolumną WOD dowodzi porucznik Jarosław Gryciuk. I pojazd czterokołowy Quad TG, The Blade, wystawiony przez 5. Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej, dowódcą jest starszy kapel Rafał Kur. A do trybuny zbliża się pojazd dalekiego rozpoznania Żmija. Brygady Powietrzno-Desantowej, dowódcą jest kapel Paweł Ogorzały. To kolumna wojsk rozpoznania. Przed trybuną klesz, lekki opancerzony transporter rozpoznawczy na platformie kołowej. Tuż za nim M80 RA, produkowane w kilku wersjach. Wspólną cechą Polaków jest zwiększona odporność na wykupy i duża mobilność w trudnym terenie. Czyli rozpoczęliśmy kolumnę pojazdów wojsk specjalnych i rampa szturmowa C2 na samochodzie Ford F-550. A przed Państwem kołowy transporter opancerzony Rosomax Hitwis 30. Egzemplarze z 17. Brygady Zmechanizowanej 11. Dywizji Kawalerii Pancernej. Dowódcą kolumny jest kapitan Bartłomiej Pawlak. Kołowy transporter opancerzony Rosomax Hitwis 30 wyposażony jest w system wieżowy, w skład którego wchodzi armata kalibru 30 mm współdrożny do prowadzenia amunicji. W przednim części transportera umieszczony jest przedział kierowania oraz przedział magnetowy. W środkowej przedział bojowy jest miejscami dla zwłoki wraz z drużyną. Transporter posiada wszystkie koła napędzane. Był wykorzystywany m.in. przez polskich żołnierzy w czasie bitwy o Afganistanie. Produkuje go polska grupa zbrojeniowa. Kołowy transporter opancerzony Rosoma z 21. Brygady Strzelców pod Hanajsem 18. Dywizji Zmechanizowanej. Dowódcą jest kapitan Michał Trzmander. ZSW zintegrowany z motorą przeznaczony jest do zwalczania, niszczenia lub obezwładniania w różnych warunkach klimatycznych. Następny wóz ewakuacji medycznej na bazie głównego transportera opancerzonego Rosoma przeznaczony do ewakuacji rannych i porażonych. I kolumna pododdziałów obrony powietrznej i przeciwlotniczej PSR-a Czernica z 32. Dywizjonu Ratunkowego Obrony Powietrznej, 3. Rocznica Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej. Dowódcą jest starszy kapel Paweł Jabłoński. Samowierzchny Trzeciolotniczy Zestaw Rakietowy SPZR Polkrad przeznaczony do wykrywania, rozpoznania i niszczenia celów powietrznych. Thank you.
naszą i naszą. Na siódmy chodź, idziemy dalej. Jeśli jadą tak jakby przetrzeć szlak. Taki rozpoznawczy. Umieć to utrzymać. No tak, jest to. A jak to ląduje, bo pan się pyta? Jak ląduje? Generalnie przy lądowaniu wypina się tutaj zasobnik, czyli kamera i bateria. Ląduje sobie to na No, praktycznie w jednym miejscu, bo on wrzuca najpierw ten zasobnik, to sobie ląduje na kamerze, ląduje na ziemi razem z kamerą, on robi jeszcze jedną porcję. Thank you.
Dziękujemy. Dziękuję uprzejmie. Zapraszamy. Tutaj jest kolejka do takiej wielkiej ślizgawki. Chcecie zrobić? Pojedziemy na frytasy szybciej, a tak to będziemy szli bardzo długo. Thank you.
Ten celownik też nie jest strzeżony służbą? Nie. Ale powinien być. Do strzelania. No nie, bo albo strzelamy na tym, albo na tym. Nie, strzelamy na... To mamy muszka, muszka Szczerbinka. No, tutaj, no to muszkę Szczerbinkę, to ściągamy to i mamy muszkę Szczerbinkę. Widzę osoba. Pan popatrzy na to. Bo już...
ewentualnie czasami Thank you.